Cześć, witam Was z bardzo ciekawego miejsca. Jesteśmy oczywiście w Bangkoku. Nie wiem, czy mnie widać, bo to jest dość ciemno, ale w każdym razie musicie mi wierzyć na słowo. Jesteśmy w Bangkoku. Jesteśmy w najwyższym punkcie Bangkoku, na szczycie Bayok Sky Tower. Jesteśmy gdzieś na wysokości 300 metrów. To jest najwyższy wieżowiec w tym mieście i najwyższy wieżowiec w ogóle w Tajlandii. Jesteśmy na takim obrotowym tarasie, który się kręci dookoła osi tego budynku i pokazuje nam całe miasto z góry. Tutaj akurat rzut na wschód. Jak widzicie, samochody mkną po drogach ekspresowych. Fantastycznie to wygląda z góry. Po prostu genialnie. Wieżowce po horyzont. Tam jest centrum zakupowe Pratunam. Kawałek dalej Siam. Jakbyśmy popatrzyli w tamtą stronę, to w tamtym kierunku jest Wielki Pałac. A nad nami jeszcze parę metrów do góry. Tam jest na górze też maszt telewizyjny i razem ta wieża ma, zdaje się, 309 metrów wysokości. A ja tu jestem w bardzo ważnej okazji. Przybyliśmy tutaj na sam szczyt, na samą górę, żeby się pożegnać. Żeby się pożegnać z Bangkokiem, bo raptem za 10 dni wyprowadzamy się z mojego jak dotąd ulubionego miasta na świecie i ruszamy na kolejny etap z toku w bok. Nie wiem, czy wam powiedzieć, gdzie się wyprowadzam, czy nie. Nie powiem wam. Wyprowadzam się w każdym razie na południe, a gdzie i po co i jak, przeczytacie na pewno na Skok Bok blogu. Mijają dzisiaj 2 lata od kiedy jestem z moją dziewczyną Jasmine, więc przyszliśmy też tutaj uświetlić tą okazję. Już ponad 2 lata od kiedy mieszkam w Bangkoku. Mam nadzieję, że zdążę wam pokazać kawałek życia tutaj na blogu. Na pewno jeszcze nie raz będziemy tu przyjeżdżać, bo do Bangkoku się po prostu wraca, nawet z tamtego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Loty są bardzo tanie. Będziemy tu wpadać do naszych przyjaciół, których sobie zdążyliśmy poznać przez te 2 lata, odwiedzić ukochane miejsca, na zakupy, na imprezy, do ulubionych restauracji i tak dalej. To miejsce jest pełne życia i jest fantastycznym miejscem do życia, chociaż ma też swoje minusy. O tym na pewno przeczytacie w tym tekście o przeprowadzce. No, także jestem na obrotowym tarasie, wszystko się kręci. My się kręcimy, wieża się kręci, Bangkok dookoła nas się kręci, wiruje. No i tak się to życie kręci. Kolejne zatoczyło koło. I żebyście wiedzieli, że zatoczyło koło, bo miejsce, w którym wyląduję, też jest jakimś powrotem do pewnego początku. Dobrze, dosyć tej filozofii. Zobaczymy się w następnym odcinku vloga Skok Bok Blog i na blogu. Czytajcie, bo jeszcze będzie się dużo, dużo działo. Jest życie poza Bangkokiem, co zamierzam wkrótce udowodnić. Na razie, do zobaczenia.